Dzień dobry. Jesteśmy w dzielnicy Torunia, która nazywa się Rybaki. Jest to jedna z najstarszych części miasta. Prawdopodobnie istniała już przed założeniem Torunia. Ta dzielnica nie jest zbyt duża, ale ma bardzo klimatyczny charakter. Znajduje się w niej najstarszy ogród zoobotaniczny w Polsce. Ulica Rybaki, przy której stoją stare XIX-wieczne domy, w których kiedyś mieszkali rybacy i ludzie pracujący na Wiśle. Jest tutaj też siedziba wodociągów toruńskich, jest port, tak zwany port zimowy i wiele jeszcze innych bardzo fajnych miejsc i kilka z nich postaramy się dzisiaj Wam pokazać. Jesteśmy teraz na ulicy Stromej w toruńskiej dzielnicy Rybaki. Za moimi plecami znajduje się bardzo charakterystyczny dla tej części miasta budynek. Budynek, kamieniczka zbudowana z tak zwanego pruskiego muru. Czasami nazywa się to też fachwerkiem albo szachulcem. Takie budynki budowano w ten sposób, że najpierw powstawał drewniany szkielet i później wypełniano go przestrzenie pomiędzy belkami, wypełniano cegłą. Budynki były szybkie i tanie w budowie. Powstawały głównie w XIX wieku, właśnie tutaj na Rybakach, na bydgoskim Przedmieściu, jeszcze w innych częściach Torunia. Wtedy Toruń był potężną twierdzą i władze wojskowe pozwalały budować w większości tylko właśnie takie domy, bo one były łatwe w rozbiórce w razie oblężenia, aby oczyścić pole ostrzału przed fortyfikacjami. Taki dom można było rozebrać w kilka minut. Wróćmy teraz do historii tej dzielnicy, tego miejsca. Nazwa dzielnicy wzięła się od połowu ryb, ponieważ głównie zamieszkiwała ją ludność zajmująca się właśnie połowem na rzece Wiśle. Bliżej Wisły w tej dzielnicy znajdowała się także w średniowieczu stocznia, w której remontowano i budowano statki pływające po Wiśle. Różnego rodzaju szkuty, tratwy, którymi flisacy spławiali drewno i różne inne towary. Także w tym miejscu bardzo często cumowały na noc i tutaj je wiązano przed dalszym spławem do Gdańska. Do dzisiaj w tej części miasta znajduje się siedziba wodociągów i właśnie siedziba zarządu Wód Polskich, które zajmuje się zarządzaniem Wisłą. Dzielnica ma też jedną rzecz, która jest, no myślę, że naprawdę unikatowa. Jest to ogród zoobotaniczny tutaj w Toruniu. Powstał on pod koniec XVIII wieku, założył go miejski lekarz i jest najstarszą tego typu instytucją na terenie Polski. Dzielnica Rybaki w dzisiejszym Toruniu rozciąga się między ulicą Bydgoską i ulicą Chopina, które tworzą taki jeden ciąg komunikacyjny. To jest taka jakby granica tej dzielnicy od strony północnej. Z strony południowej granicą dzielnicy jest rzeka Wisła, od wschodu Stare Miasto, a od zachodu park na bydgoskim Przedmieściu, który jakby częściowo leży w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, a częściowo w dzielnicy Rybaki. Ponieważ sam park dzieli się na dwie części. Górną, gdzie dawniej były wyrobiska, z których wydobywano glinę, z której potem robiono cegły i budowano właśnie Stare Miasto Toruń, oraz dolną część parku, która leży na dawnych terenach zalewowych i ona jest jakby bardziej związana z dzielnicą Rybaki. My teraz znajdujemy się na początku tego parku, właśnie za moimi plecami znajduje się dzielnica Rybaki też z pięknymi domami z XIX wieku, bardzo często z pruskiego muru, z wykończonymi takimi pięknymi drewnianymi lodżiami, balkonami. Już niewiele takich budynków zostało w Toruniu, ale tutaj w dzielnicy Rybaki jest ich jeszcze całkiem sporo. Na pewno ta dzielnica jest bardzo ciekawym miejscem, bardzo innym niż Stare Miasto i Nowe Miasto, niż Starówka Toruńska, wartym odwiedzenia, wartym tego, żeby zagłębić się w jej historię. Kilka miejsc, takich jak ogród zoobotaniczny, na pewno są warte odwiedzenia, poznania historii tego miejsca. Można też tutaj sobie bardzo fajnie wypocząć, po zwiedzaniu na przykład Starego Miasta, przyjść do parku, poleżeć sobie na trawie, posiedzieć nad wodą, gdyż w dolnej części parku znajdują się też starorzecza Wisły. Można też udać się na sam brzeg rzeki, skąd rozpościera się przepiękny widok
i wcale nie czujemy się jak w centrum dużego 200-tysięcznego miasta. Zapraszamy do tej urokliwej części Torunia.